Muzeum Polin. Uwielbiam to miejsce i zawsze jest to dla mnie ogromne przeżycie, obojętnie czy przychodzę tu na wystawę, czy koncert. Obiecuję, że dzisiejsza podróż po tym miejscu też będzie fascynująca. Inna niż wszystkie. I nie tym wejściem, nie głównym. Dzisiaj będzie wyjątkowo inaczej od kuchni. No i oczywiście dyrektor już Dzień na dobry. Mnie czeka. Marzena Rogalska. Witam, Zygmunt Stępiński, dyrektor Polin. Idziemy? Idziemy, zapraszam. Do pana gabinetu? No, proszę bardzo, ma piękny widok. O! Pałac Kultury widać jak na dłoni. Przepraszam, sprawdzę sobie Zygmunt Stępiński. O, jeszcze żonkile z akcji. Dokładnie. Żonkile. I na pewno nie mój brat bliźniak, bo wszyscy nas mylą i do mnie mówią panie mecenasie, a do niego panie dyrektorze. Więc dzisiaj na pewno to jestem ja. Gdzie sobie usiądziemy, żeby... A nie, ten widok! No widok jest ten rzeczywiście widok. Przepiękny. Aha. No po prostu takie okno dyrektorskie. To była sala konferencyjna i tak naprawdę no. Wcale nie chciałem się tutaj przenosić, ale weszły w życie nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa i okay. Po prostu zostałem do tego zmuszony. Okay. Natomiast jak spojrzy pani na ten stół, no to on wygląda trochę tak jak w gabinecie Putina. Był jeszcze miesiąc temu o połowę dłuższy i powiedziałem, że no way po prostu, ja się na coś takiego nie godzę, zgadza. Bo wyobrażam sobie, że po jednej stronie siedzę ja, po drugiej stronie na przykład jakiś pracownik i rozmawiam jak Putin z Macronem. Z Macronem, no. Co po prostu było kuriozalne. A czy tam na tym stole są jakieś ważne pamiątki, o których możemy pogadać? No to jest właśnie najważniejsza. Najważniejsza nagroda, jaką otrzymaliśmy, to jest European Museum of the Year Award. To jest ten Oscar. Oscar muzealny. Aha. To jest nagroda, którą odbierał mój poprzednik, profesor Dariusz Stola. Natomiast to z kolei, przepraszam, zdejmę to maskowanie, bo to jest taka specjalna ochrona. Tak. To jest po pierwsze pani Barbary Kirschenblatt-Gimblett, która była kuratorką główną wystawy, jest nadal, wystawy stałej. I w momencie, kiedy Barbara już wracała do Nowego Jorku, no to zamówiliśmy u rzeźbiarki jej rzeźbę i przy okazji powstał duplikat popiersia, czy właściwie głowy Barbary, który po prostu trzymam, tulę do siebie, bo jest to dla mnie niezwykle ważna osoba. To prawda. I taka jak mam po prostu trudne pytania, no to telefon do Nowego Proszę Jorku. Proszę bardzo, jest odpowiedź, jest porada. Odpowiedź. Dobrze pomogę, będę tutaj asystentką. I kolejny korytarz, kolejne ważne działy, kolejni ważni ludzie, którzy tutaj pracują, nie dla pana, z panem. Tak, dział komunikacji, dział zbiorów, niezwykle ważny, bo kiedyś postawiono nam zarzut, że jesteśmy muzeum bez zbiorów. Mówili to zwłaszcza ci, którzy mają zbiory, ale nie mają muzeum. No. A w związku z tym stale budujemy kolekcję i ta nasza kolekcja wyróżnia się tym, że w ogromnym stopniu zależy nam na tym, żeby trochę się odróżnić od innych muzeów. Nas nigdy nie będzie stać na to, żeby przykładowo kupić sobie czy pozyskać Monę Lizę, bo to jest absolutnie poza naszym zasięgiem. Te. Natomiast gromadzimy takie zbiory, które się bezpośrednio wiążą z historią Żydów i polskich, i warszawskich. I jednocześnie pozyskujemy, tworzymy ogromne zbiory historii mówionej. Czyli rozmawiamy z bardzo wieloma osobami, które przeżyły wojnę, albo nawet z młodszym pokoleniem, z ich wnukami i prawnukami. Tak jest. I rejestrujecie to. I rejestrujemy to, oczywiście. Wszystko, opracowujemy i pokazujemy na portalu Wirtualny Sztetl.
i na portalu Sprawiedliwi. To są dwa portale historyczne, które muzeum prowadzi i mają naprawdę milionową publiczność. Mają milionową publiczność, a przepraszam, gdzie my teraz zmierzamy? Kolejne schody? A teraz schodzimy pół piętra na dół i zaraz staniemy na mostku, który łączy dwie części muzeum, bo zamysł architekta był taki, żeby jaki tu gwar, szum. Po jednej stronie mieściła się edukacja, działy naukowe, działy zbiorów, czyli to wszystko, co jest takim prawdziwym muzealnictwem, a z drugiej strony wystawa stała i wystawa czasowa. To jest moim zdaniem jedno z najpiękniejszych miejsc w całym muzeum. Pani na początku mówiła o tym, jak ten budynek zmienia się w ciągu dnia, więc jeżeli spojrzymy na górę, to w ciągu dnia, przy pełnym słońcu, na suficie widać coś, co przypomina klawiaturę fortepianu. Serio? Tak, to są dokładnie, jest to rytm klawiszy czarnych i białych i wygląda to fantastycznie, zwłaszcza, że słońce się przesuwa, chmury zasłaniają słońce i mamy takie poczucie, że brak tylko jakichś dźwięków, bo dźwięki mamy w sobie, nie słyszymy ich. No tak. Natomiast z tym mostem łączy się taka historia, mianowicie jak Rainer Malamecki zaczął projektować muzeum, to po pierwsze pojechał do Izraela, żeby zobaczyć, jakie tam są kolory. I te kolory trochę nawiązują do skał i wąwozów, które są wokół Jerozolimy. To jest pierwsze. Drugie, wpadł na pomysł, żeby to było ukształtowane, te tak zwane falujące ściany były ukształtowane dokładnie w ten sposób, co miało nawiązywać do wyprowadzenia przez Mojżesza Żydów z niewoli egipskiej. No i ta opowieść wszystkim się bardzo, bardzo podobała do momentu, dopóki właśnie nie pojawiła się pani profesor Barbara Kirschenblatt-Gimblett i powiedziała, że ta teoria jej w ogóle nie odpowiada i że ona uważa, że powinniśmy to interpretować jako taką dramatyczną przerwę między losami Żydów do 1 września 1939 roku i po Holokauście. Taką pustkę nie do zapełnienia, która cały czas przypomina o tym, o tej całej tragedii. Tu kiedyś na tym mostku doszło do bardzo gorącej dyskusji, gdy spotkała się ówczesna prezydent Warszawy, pani Hanna Gronkiewicz-Waltz i pani Kirschenblatt. I jedna mówiła o Mojżeszu, a druga mówiła o pustce. Ta o Mojżeszu, ta o pustce. Ale takie dyskusje są twórcze, to jest no energia, prawda? Stanęła na niczym, bo pani profesor i pani profesor druga zostały przy swoich stanowiskach, no ale ta dysputa wybrzmiała. No tak. Zygmunt Stępiński, super było pana poznać. Dziękuję. Jakby był jakiś wolny wakat, to ja tutaj pomyślę. Magda! Jesteś, dobrze trafiłam! Tak, zapraszam Cię, zjedziemy na wystawę czasową windą od tyłu, windą towarową, największą windą w muzeum. O, to po prostu jest niesamowite, że ja mogę tutaj chodzić z Tobą. To jest prawdziwe zwiedzanie. A, tutaj. Tak. To jest prawdziwe zwiedzanie od kuchni. Tak, wjeżdżamy od tyłu i zobaczymy całą wystawę czasową. Tędy nikt nie wchodzi, tylko pracownicy. Tylko my z wszystkimi. Tak. Tylko w nocy muzeum. Tak jest. Wspaniale, tak jest. Bardzo się cieszę. Wystawa podobno fenomenalna. No, mam nadzieję. Wystawa opowiada o całej kulturze kulinarnej żydowskiej, także za chwilkę zobaczymy. Mam nadzieję, że Ci się spodoba. Tak, tutaj opowiadamy całą historię kuchni żydowskiej, gdzie się rozwijała, jak widzisz, prawie na całym świecie.
Poczekaj, ale... poczekaj, a co tu się dzieje? Tu mamy wspaniały stół Anny Królikiewicz, jedna z czterech instalacji artystycznych w naszej wystawie. I to jest stół diaspory, który opowiada o tym mieszaniu się i spotykaniu się różnych przypraw, różnych nasion, różnych ziaren z całego świata. I one się tu tak mielą cały czas, ten przyjemny szumek nam towarzyszy. Ciekawostka, która jest po prostu tym specjalną przyprawą dzisiejszego naszego spotkania. Nie wiem, jak to nazwać, wisienką na torcie, deserem. Co masz dla nas? Zapraszam Cię do opowieści o książce kulinarnej, która była zaginiona i niedawno została odnaleziona. Gdzie ona jest? Zapraszam. Jest tu? Och, super! Znajdujemy się w części Nowoczesność, czyli opowiadamy o XIX i XX wieku tutaj, między innymi przez pryzmat książek kulinarnych. I tutaj jest nasza idolka, Fania Lewando, która żyła przed II wojną światową na terenie ówczesnej Polski, mieszkała w Wilnie. Tak, to wiem o niej. Tak, urodziła się pod Włocławkiem, natomiast potem ze swoim mężem... Kupcem, który zajmował się jajkami, mieszkała w Wilnie. I ta kobieta w latach 30. otworzyła wspaniałą restaurację pionierską, gdzie serwowała kuchnię wegetariańską. I to jak na tamte czasy musiało być naprawdę czymś niezwykłym, ewenementem, ale podobno ona gotowała fenomenalnie i bardzo sobie mięsożercy nawet chwalili jej dania. Tak, i to była restauracja pierwsza wegetariańska, która była otwarta w Wilnie, w samym centrum, gdzie chadzała cała bohema ówczesna. To nie była niszowa restauracja. Zachowała się księga gości, gdzie są wpisy wszystkich najważniejszych poetów tamtych czasów, pisarzy, Marc Chagall. O nie, coś wspaniałego. Także to była niesamowite miejsce, niesamowita kobieta, która też wydała książkę kulinarną. My do tej pory wiedzieliśmy o jednej, jedynej kopii w jidysz, którą pokazujemy w naszej wystawie. Kopia podobno jest w Bibliotece Narodowej, ale Fani Lewando chyba też napisała po polsku. Ktoś też wydał tę książkę parę lat temu. I to historia była taka. Istniał oryginał w jidysz, które kilka lat temu został przetłumaczony na język angielski. To był pierwszy raz, kiedy my mogliśmy zapoznać się z tym, co Fania nam przekazała. Okay. Potem Sabina Francuz ze swoimi dziewczynami z kolektywu Mecyje wydała tłumaczenie wyboru przepisów Fani Lewando z oryginału na polski, sprawdziła te przepisy. I to była pierwsza odsłona przepisów Fani Lewando po polsku. Natomiast kilka miesięcy przed otwarciem wystawy zupełnie przypadkiem, jedna z naszych przewodniczek, będąc w Wilnie, robiąc tam kwerendę, odkryła u prywatnego kolekcjonera książkę Fani Lewando po polsku. Co ty mówisz? I okazało się, że w 1938 roku Fania wydała nie tylko jedną książkę w jidysz u żydowskiego wydawcy, ale też u polskiego wydawcy po polsku. I naszym oczom ukazała się cała książka Fani Lewando po polsku z wstępem Fani Lewando. Czy ten kolekcjoner ją wam pożyczył, sprzedał? Na szczęście w jakim stanie była ta książka? Na szczęście nam ją wypożyczył. Książka jest w stanie dosyć złym, dlatego teraz my ją czyścimy, konserwujemy i myślę, że na dniach będziemy mogli ją zaprezentować na naszej wystawie. Jedyny egzemplarz kompletny książki z 1938 roku, Kuchnia Litojarska, 400 przepisów wyłącznie z warzyw i jarzyn. Fania jest też patronką naszej przestrzeni kulinarnej, pracowni kulinarnej, u Fani właśnie, więc Fani spotkamy jeszcze raz dzisiaj. Czyli będziemy z tobą, tak? U Fani? Tak jest. Wspaniale. I zapraszam Cię do naszej pracowni kulinarnej, której patronką jest nie kto inny, tylko oczywiście Fania Lewando. Trzeba się pokłonić. Trzeba się pokłonić na wejściu. Królowa warzyw i owoców. Ja jestem cały czas pod wrażeniem. 38 rok, a ona promuje dietę jarską. To prawda, to prawda. To był też czas, kiedy odkryto witaminy niedawno, więc cały taki trend zdrowego jedzenia, zdrowego życia, tego, żeby właśnie jeść dużo warzyw i owoców. I tutaj Fania też do
żydowskich kobiet stosowała tę nazwę, że nie trzeba tylko smalcu, nie trzeba tylko mięsa, ale właśnie dużo warzyw i owoców. A te blaty, rozumiem, do szaleństwa warsztatowego. Jak najbardziej. Tutaj Fania na nas patrzy surowym wzrokiem, ponieważ tutaj uczymy się gotować żydowskie potrawy. Gotujemy, degustujemy, rozmawiamy też o jedzeniu, spotykamy się razem. Porozmawiajmy, proszę bardzo. Zapraszam cię serdecznie. Patrz, jak się dobrze od razu poczułam. Magda, z tym jedzeniem to jest tak, że no, możemy rozmawiać różnymi językami, jak zaczniemy wspólnie gotować, to od razu otwierają nam się serca. Wszystko się w nas otwiera. Uruchamiają się jakieś emocje, nie sądzisz? Tak, dlatego my już 6 lat temu jako Muzeum Poln rozpoczęliśmy organizowanie różnych wydarzeń kulinarnych, w tym też warsztatów kulinarnych, szabatowych kolacji. Ale to miejsce u Fani to jest nowy rozdział w historii Polinu, prawda? To jest nowy rozdział popandemiczny. Otworzyliśmy to miejsce całkiem niedawno. Jest to, jak widać, duża przestrzeń, gdzie możemy i gotować, i spotykać się w dużych grupach, degustować. Też tutaj odbywa się częściowo nasz coroczny festiwal żydowskiego jedzenia Tisz, czyli w języku jidysz stół, ale też taka tradycja siedzenia wspólnego z hasyckiego przy jednym stole, rozmawiania, jedzenia, spędzenia wspólnie czasu. Widzisz, że to przyciąga, to jedzenie i to rozmawianie. Skąd się w ogóle bierze tradycja pieczenia chałki? No przeróżne rzeczy. Tak, my widzimy, że przychodzi mnóstwo ludzi do nas na nasze wydarzenia. Też przyjeżdża spoza Warszawy, ponieważ ludzie są bardzo ciekawi tej kuchni żydowskiej. Wiele osób słyszało coś o czulencie, słyszało coś o gefilte fish, ale teraz bardzo trudno jest znaleźć miejsce, gdzie można tych dań żydowskich spróbować. Zgadzam się z tobą. W związku z tym nasze wydarzenia są jednymi z nielicznych, gdzie można spróbować, ale też nauczyć się przygotowywać te dania. Pytanie podchwytliwe. Czy robicie tu macę również? Czasami tak. Och, potraficie? Potrafimy. Jest to duże wyzwanie, ponieważ maca, żeby być macą koszerną, czyli właściwą, taką jaka powinna być, od początku do momentu wypieczenia nie może minąć 18 minut. Także jest to duże wyzwanie, trzeba pracować szybko, dziurkować szybko, wypiekać szybko, żeby się ciasto nie zaczęło zakwaszać, fermentować, żeby to było to takie właśnie ciasto bez zakwasu. Coś wspaniałego. Nie wiem, jak ci dziękować, Magda, bo po prostu czuję się jakaś taka przytulona przez ciebie, nasycona, taka nakarmiona pozytywną energią. Się nie mogę doczekać, kiedy, wiesz, wypróbuję sobie jakiś przepis Fani. Cieszę się bardzo i zapraszam cię na nakarmienie takie w praktyce, czyli nasze szabatowe kolacje albo wspólne gotowanie. Witam, zapraszam. Cześć Renato. Cześć Marzena, witam serdecznie. Oprowadzisz mnie po swoim królestwie, bo tak ty jest. Jesteś kuratorką zbioru wszystkich eksponatów, prawda? Tak jest. I tutaj można naprawdę wejść od wielkiego dzwonu. Czyli bardzo niewiele osób może tutaj wejść, ma prawo wejść. Aha. I rzeczywiście zapraszamy tutaj wyjątkowo, wyjątkowych gości i wyjątkowe dni. Jezu, jak się cieszę, strasznie się cieszę. Co jest w tych szafach i dlaczego one mają, słuchaj, Boże, jedyne, to po prostu... To jest piękny, nowoczesny magazyn przystosowany do naszych zbiorów, które są bardzo różne, bo są to zarówno dzieła sztuki, obrazy i to jest często spotykane specjalne takie suwane ekrany, na których wiesza się obrazy. Ale my mamy nieprawdopodobne ilości i rozmaitość zbiorów, co wynika z charakteru tej kolekcji, która jest kolekcją historyczną, osobistą. Osobistą. Właśnie. Bardzo ważne. To jest najważniejsze słowo. Dokładnie. Tak. Zatrzymajmy się na tym słowie. Co ty czujesz, Reniu, jak... Chodź się przyjdziemy, dobrze, tutaj spacerek. Ja będę sobie zerkać, bo rozumiem, że tu też są te to eksponaty. Są też eksponaty. Nie tylko w tych szafach zamknięte. Te są zamknięte, bezpieczne,
owinięte, przechowywane w najlepszych możliwych warunkach. To jest bardzo dużo uwagi poświęcamy temu, żeby przywrócić tym obiektom życie. Zespół konserwatorski znakomity opiekuje się. Wyjątkowo jesteśmy dla tej rozmowy bez rękawiczek, bo ty tak. To zawsze pracujesz w rękawiczkach. Wszyscy pracujemy w rękawiczkach. Dokładnie. Oczywiście. To jest oczywiste, ale słuchaj, wrócę do mojego pytania. Co ty czujesz, jak przychodzą tu ludzie i przynoszą jakieś zawiniątko i mówią, chciałbym to oddać, odkryłem, że w mojej rodzinie byli Żydzi, albo, nie wiem, znalazłem gdzieś w domu, na strychu, okazało się, że w tym domu żyli Żydzi. Co ty czujesz? Za każdym takim przedmiotem jest jakaś niesamowita historia. Ja powiem w swoim imieniu i w imieniu nas wszystkich. My jesteśmy wzruszeni. Muszę powiedzieć, że to jest pierwsze uczucie, które nam towarzyszy. Jesteśmy wzruszeni, poruszeni, jesteśmy wdzięczni. Bardzo często są to nie tylko pamiątki znalezione, ale są to także pamiątki naprawdę rodzinne. Pamiątki związane z rodzicami, z dziadkami, albo z miejscowością, w której ktoś mieszkał. I ludzie mówią, to jest dla mnie bardzo cenne, ale chcę, żeby mówią to inaczej, było tu. Mówią tak, to jest bardzo dla nas cenne, to jest dla mnie bardzo cenne. Ja wiem, że to nic nie jest warte. Tak mówią? Tak, bo rzeczywiście materialnie, ani to ze złota, ani ze srebra, ani ze szlachetnych kamieni. Mówi, to jest taka zwyczajna rzecz, ale zawsze była ze mną. Należała do mojej babci, należała do moich dziadków, do mojej cioci. Towarzyszyła mi w ciągu całego życia i bardzo chciałabym, żeby znalazły wreszcie dom. Wiesz co, Renata, przychodzi mi do głowy też takie słowo, klucz, zaufanie. Tak. Przychodzę tutaj, to jest dom dla tych pamiątek. To jest najlepsze miejsce. Wy z tego zrobicie dobry użytek. Wy po prostu opowiecie znowu historię, przywołacie pamięć, żeby ta pamięć cały czas była w nas, w ludziach. A dlaczego ta szuflada jest otwarta? Czy ja mogę sobie tak, Boże, pierwszy raz taką, wiesz, mogę sobie tak zamknąć i otworzyć? Tak, to są specjalne szuflady do tkanin. Aha. I do drobnych przedmiotów. Przede wszystkim płaskich, papierowych. Mamy oddzielny magazyn na archiwalia. Tu są takie przedmioty, które mają swoją fizyczność, taką materialną. A historia tego przedmiotu, tej sukienki? To jest jedna z najbardziej, to są w ogóle jedne z najbardziej poruszających historii. To są historie wędrówek, ucieczek. Zesłań. Zesłań. I wreszcie schronienia gdzieś, życia takiego na niby tak naprawdę, ale gdzieś tam w głębi Związku Radzieckiego. I to jest jedna z tych historii. Jest to sukienka Gini Kliternik, która została zesłana, rozdzielona z mężem, została zesłana i znalazła się na Uralu. Boże, a że była krawcową, została zatrudniona w takich zakładach szyjących mundury dla lotników radzieckich. To, co było problemem wtedy, to był brak jakichkolwiek ubrań, rzeczy codziennego użytku, tego, co można było, po prostu co pomagało przeżyć. I z resztek materiału, bo zawsze przy księciu coś zostaje, Ginia uszyła tę piękną sukienkę. Proszę zobaczyć, jak ona jest starannie uszyta. Proszę cię tutaj, nie bój się, nie dotknę. Nie wolno dotykać. Słuchaj, ale proszę, te na guziczki, te szlifeczki, proszę tutaj. Nie, no to po prostu jest coś wspaniałego. Widać też, że jest uszyta z kawałków, ale ona tak to pięknie zaprojektowała, że właściwie wygląda to, jakby to specjalnie, specjalnie był to tak zaprojektowane. Od kogo? Od córki. Dostaliśmy to w darze od córki. Mamy też wywiad z córką, dlatego że taką mamy zasadę od samego początku. Staramy się najlepiej porozmawiać z darczyńcą, ale nie zawsze jest to możliwe, więc czasem prosimy o list i czasem dostajemy list, czasem
wysłuchujemy kogoś i robimy krótką notatkę, tak żeby ten przedmiot był nie tylko przedmiotem, ale żeby można było opowiedzieć jego losy przez tę historię, otóż właśnie, odkryć je. To jest to, co mówiłam, Renata, że za każdym darczyńcą stoi jakaś niesamowita, często dramatyczna historia. Tak, muszę powiedzieć, że są bardzo dramatyczne te historie, tragiczne. Czasem nawet też zabawne, bo to jest życie ludzkie. Tak. Te rzeczy popakowane w tkaninę brązową, to co to? Co? To są srebrne przedmioty. Jest to specjalna tkanina, która chroni srebrne i platerowane przedmioty przed czernieniem, przed niszczeniem. Została sprowadzona chyba z Niemiec i służy nam, mamy całą belę, służy nam od wielu lat i zapewnia bezpieczeństwo. Sprawia, że nawet kruche rzeczy są zabezpieczone. Tu dalej wszystko też w pudełka popakowane. Dlatego, że oczywiście to jest szczelne, ale nie ma szczelnych rzeczy, tego już się nauczyliśmy wszyscy. I to po prostu zapewnia bezpieczeństwo, bo każde czyszczenie przedmiotów jest jego tak naprawdę też zniszczeniem. Więc nawet wydawałoby się tak drobna rzecz jak metaloplastyka, no, która jest bardzo trwała, prawda? Bo to jest blacha miedziana. Lepiej jak będzie owinięta, bo to sprawi, że nie będzie po prostu się kurzyła. No tak. I nie będą zachodziły też procesy takie chemiczne. Więc jeśli możemy, bo dużej blachy byśmy pewnie tak nie owinęli, ale taką małą to na pewno tak. Koleżanki, konserwatorki wykonują ogromną pracę, ale także bardzo ważne jest to, żebyśmy te przedmioty zinwentaryzowali, dobrze opisali, poznali ich historię, dlatego że to my jeszcze pamiętamy czasem, co ktoś powiedział i tak dalej, ale przecież to nie jest muzeum dla nas, to jest muzeum, które... Dla kolejnych pokoleń. I oni muszą wiedzieć, dlaczego ten talerz jest dla nas ważny, dlaczego widelce znalazły się w naszej kolekcji. Jedyna niepowtarzalna noc i Muzeum Polin od kuchni. Proszę. Asystentka? Tak jest. Renaty Piątkowskiej, Marzena Rogalska. Zawsze do usług. O, ta-da! I oto główny, to wodzący. Kajetan, no niby... taka sala, w której odbywają się koncerty, a jednak jest tu wyjątkowo. To nie są takie zwykłe koncerty. Jak ty dobierasz artystów? Jak ty tu tym miejscem zarządzasz? Jesteśmy w Muzeum Historii Żydów Polskich i to wiemy my i to wie też nasza publiczność. I wydaje mi się, że nasza publiczność przychodzi tutaj po co innego niż do zwykłej sali koncertowej. Tu nie chodzi tylko o Mozartów, Beethovenów i tak dalej, tylko o historię, którą ta muzyka ze sobą niesie. Mamy taki, ukuliśmy sobie taki zwrocik, że to jest muzyka, historia między dźwiękami. Właśnie historię między dźwiękami opowiadamy tutaj, ale właściwie jak już sobie rozmawiamy, to opowiem ci o czymś, o czym nie wie chyba nikt prawie. No, miałam taką nadzieję, bo to jest przecież zwiedzanie od kulis, od kuchni. To opowiem wam o moim ulubionym momencie w pracy w muzeum. W 2018 roku odbywał się pierwszy Polin Music Festival. I na ten pierwszy Polin Music Festival zgodziła się przyjechać Marta Argerich. Więc my wszyscy byliśmy super podekscytowani. I właściwie też nigdy nie było tak, że tyle osób do mnie do biurka przychodziło i pytało się, czy przyjedzie. Dlatego, że ona słynie z tego, że odwołuje koncerty. Tak. Tuż przed naszym koncertem odwołała całą amerykańską trasę i tak dalej, i tak dalej. Ale przyjechała. I dla mnie taki najfajniejszy moment to był ten, kiedy na próbie wymyśliliśmy sobie, że koncert otworzy utwór na dwa fortepiany. Który napisał Witold Tutosławski w czasie wojny. I korzystając z tego, że więc stały te dwa fortepiany i była Marta, była Akane Sakai, która grała na drugim fortepianie. Ja się położyłem pod tymi dwoma fortepianami w czasie ich próby, kiedy grali wariacje na temat Paganiniego i jest to najlepsze moje przeżycie dźwiękowe w
życiu. Podobno tu też sety DJ-skie jak najbardziej się wpasowują. Jest tak, że każdy, że jak rzuca się hasło muzyka żydowska, to właściwie każdy sobie coś wyobraża i często jest to mniej więcej, co ty sobie wyobrażasz? Muzyka żydowska. No nie, nie, no nie już ten taki folk. Nie, nie. Ja na przykład kocham jazz, no, więc ja tutaj byłam na możdżerze. Więc to, co my staramy się tutaj robić, to jest pokazywać, że muzyka żydowska, tak jak muzyka polska, czy muzyka każda inna, to ogromne spektrum. To jest bardzo duże spektrum. I co więcej, będąc w Warszawie, w tym muzeum, staramy się zapraszać do tego świata i ciekawi jesteśmy, jak na ten szeroki świat muzyki żydowskiej patrzą polscy artyści, patrzą polscy kompozytorzy. Dlatego na nasze zamówienie utwór napisał Dzimek, dlatego na nasze zamówienie utwór napisze Hania Rani. I ciekawi jesteśmy, co oni wnoszą do tego świata. Z drugiej strony zapraszamy artystów, którzy się zajmują tą muzyką, którzy całe życie poświęcili muzyce żydowskiej. Takich jak David Krakauer, tak jak z drugiej strony może nie wprost muzyki żydowskiej, ale także Gidon Kremer, żeby oni spotkali się tutaj i zobaczyli, co z tego spotkania może być. Okej, okay. To powiedz mi teraz, poplotkujmy. Dobrze. To normalnie po prostu przyjeżdżają te gwiazdy, wchodzą, oglądają audytorium, wiesz, wchodzą na scenę, próbują, no i wiesz, akustyka, podstawowa sprawa dla muzyka. Kto grymasił, kto się zachwycał? No, im słabszy muzyk, tym więcej grymasi. To jest chyba takie standardowe. Bez nazwisk nie jest interesująco. Nie, to żarcik oczywiście, no. A kto się zachwycał? Dużo osób się zachwycało. Zachwycał się między innymi maestro Krzysztof Penderecki. Dlatego, że ta sala jest trochę podobna do studia. To znaczy, tu rzeczywiście to nie jest katedra. Tutaj nie ma nie wiadomo jakiego pogłosu. Ale rzeczywiście tutaj właściwie dźwięk można stworzyć każdy z pomocą nagłośnienia. I były tutaj koncerty muzyki elektronicznej. Były tutaj koncerty z mocniejszym graniem. Jest tutaj cała masa koncertów symfonicznych czy ze świata muzyki poważnej. Dlatego, że ta sala przyjmuje bardzo gościnnie muzykę. My do tego też staramy się, żeby te koncerty miały swoją oprawę. To znaczy korzystamy z ekranu, korzystamy z tych siatek, gdzieś różne, bardzo miło wspominam te koncerty, gdzie obraz podążał za muzyką na całej sali, na tych siatkach, na suficie, na tej bocznej siatce i to rzeczywiście jest... To daje ogromne możliwości. Gdzieś jest tak, że jest muzyka miejsca. Jest ten duch miejsca, o którym mówimy. I to miejsce też ma swojego ducha. I wie o tym publiczność, która tutaj przychodzi. Przychodzi po to, żeby nie tylko posłuchać muzyki, ale też poznać historię, która gdzieś między tymi dźwiękami jest zaszyta. Ale z drugiej strony wiedzą to też muzycy, którzy tu przyjeżdżają. Wiedzą, że to jest... że w tym muzeum opowiadamy bardzo ważną historię, historię, która bardzo często ich też dotyczy. Kiedyś pamiętam, zapowiadałem koncert i wiedziałem, że część muzyków z tego zespołu, który był bardzo międzynarodowym zespołem, ma polsko-żydowskie korzenie. I mówię, dobra, ty jesteś Argentyńczykiem, twój dziadek był z Polski, wyjechali wtedy. Twój ojciec też był z Polski, a ty jesteś po prostu Francuzem, prawda? On mówi, nie, 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 mój dziadek też jest z Krakowa. I że oni przyjeżdżają tutaj też dla nich. I to jest... I to jest przyjemna praca, kiedy przyjeżdżają artyści i oni tu przyjeżdżają w sprawie i wiedzą po co. Że się nie odcinają, wiesz, mieszkają poza Polską, ale pamiętają. I cały czas to jest dla nich ważne, jest ta ciągłość, prawda? Jest ta ciągłość historii. Przyznajcie, że Muzeum Polin od kuchni jest niezwykle interesujące i naszą podróż kończymy na dachu Muzeum Polin. Jesteście szczęściarzami, bo rzadko kto może tutaj wejść i podziwiać ten widok. Podziwiajcie, za moimi plecami piękna panorama i oczywiście pomnik bohaterów getta. I wiecie co? Przychodźcie tu jak najczęściej. To jest ważne miejsce dla nas wszystkich, dla młodych, dojrzałych. Przychodźcie tu, zabierajcie swoich znajomych, przyjaciół i pokazujcie im ten kawał ważnej historii. Podawany tak pięknie, tak nowocześnie i co najważniejsze, z sercem i ogromną pasją ludzi, którzy tutaj pracują.